Cześć, tak jak mówi się kiedyś zauważyć na filmiku w ostatnich zakupów Cars Planet, zakupiłem sobie kilka, właściwie 10 dokładnie saszetek z Mistrzostw Świata z 2010 roku, które odbyły się w Republice Południowej Afryki i tutaj właśnie mamy te 10 saszetek. Ze względu na potrzeby kolejnych filmików stwierdziłem sobie, że otworzymy 8, a dwie sobie, jedną sobie zostawię na Pug of the Day, a jedną sobie zostawię jeszcze może na jakiś mix albo coś. Także, żeby Wam za bardzo nie przynudzać, otworzymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A tu mam, bo jeszcze miałem, nie odłożyłem sobie, bo wziąłem sobie jeszcze 5 na pojedynek. Także tutaj mamy 15 saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To zostaje na boczku, a tutaj sobie otworzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć saszetek z RPA. Pięć, pamiętajcie, zostawiamy sobie na pojedynek saszetkowy Mistrzostw Świata na naklejki z Brazylią. To nam tutaj zostanie, następny meczek będzie fajny. Tutaj mamy dwie, zostawimy sobie na jeszcze jakieś inne rzeczy, jak Pug of the Day czy coś takiego, miksy. No i tutaj 8 saszetek sobie otworzymy i sprawdzimy, z czym to się je. Jak ktoś ma album na zbyciu do tych edycji naklejek, to zapraszam serdecznie do wymiany. Mogę wymienić się za album z Euro, mogę wymienić się za album z Brazylii, plus coś tam dołożyć, także na pewno się jakoś dogadamy. Dobra, Javier Zanetti jako pierwsza naklejka. No i mamy już naklejkę specjalną, oficjalną Jubalania z Jubalanii, jak ona się nazywa, ta piłka główna z mistrzostw. A także mamy herb Meksyku oraz mamy Witka i Barnetę, jeżeli chodzi o karty bazowe. Kolejna saszetka, druga saszetka znowu się świeci, fajnie, fajnie. Saszetki są bardzo fajne, dostępne oczywiście, nie muszę mówić gdzie, na Cards Planet, link będzie w opisie. Więc jeżeli ktoś jest z Was chętny, zapraszam, niedużo ich zostało, co wiem, niedużo ich zostało już. Korea Południowa, Koren z bazówek. Także tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma, ma album na zbyciu do tej edycji, z przyjemnością przyjmę, czy wymienię się za coś. Napiszcie proszę, bo pilnie poszukuję. Dobra. Zobaczymy, co się z tym je. To już jest trzecia chyba, czy czwarta saszetka. Mamy Stadion. I mamy Parkera. O, mamy Robena. Mamy Lugano i mamy Falona. Kolejna saszetka. Zobaczymy, czy tym razem coś się będzie świecić. Nic się nie świeci, albo się coś świeci. Świeci się Hashimoto, żółka wina i mamy herb Argentyny. Mamy herb Chile, proszę. I Donovan, bardzo dobry zawodnik amerykański. Kolejna saszetka, mamy już połowę za sobą, 4, także to jest piąta saszetka i jedziemy na ostro. Mamy Okazakiego, mamy Stanowicza, aha, tu miałem tak zrobić, tak i tak, mamy Ado, mamy Samarasa, mamy Pavon, dobry zawodnik w FIFA Ultimate. Bardzo szybki. Dobra, kolejny. Mamy Crouch'a. Peter Crouch. Bardzo dobry zawodnik także. Tevez, super sprawa. Dos Santos także. Bobby Mikel, bardzo dobry zawodnik. I Estrada, no to już gorzej. I mamy jeszcze dwie saszetki. Zobaczymy, co tym razem skoczy. Kono. Abe, Matuisen, Gattuso, Elliot,
Tak. Dobra. I jedziemy dalej. Mamy Navasa. Mamy Di Marię. Mamy Denigrisa. Martinsa. I Małko Isle. Także otwaliśmy sobie 8 saszetek. Myślę, że po tym możecie stwierdzić, czy warto, czy nie warto. Ja osobiście zdecydowanie polecam, zachęcam. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.